Okej, cześć, witam serdecznie. Nazywam się Paweł Ruszlewski. Jestem szefem działu design w firmie Senfino i dzisiaj przyszedłem opowiedzieć odrobinę o koncepcie augmented reality, wzbogaconej rzeczywistości. Ale żeby opowiedzieć o całej tej idei, muszę to też osadzić trochę w kontekście, w zestawieniu z wirtualną rzeczywistością, która też jest tematem dzisiejszego spotkania. I żeby się do tego odnieść, muszę zrobić krok wstecz i opowiedzieć o bardzo szerokim pojęciu, jakim jest Mixed Reality, stąd też tytuł Let's Meet in the Middle. Mixed Reality, które zaprezentujemy na narzędziu, jakim jest Microsoft HoloLens. No więc tak, słowem wstępu. Jak już mówiłem, Paweł Ruszlewski, szef działu design w firmie Senfino. Firma Senfino to warszawski software house, który skupia się na dostarczaniu rozwiązań technologicznych dla naszych partnerów biznesowych. I pod jednym dachem na kabatach w biurze mamy zespół ponad 30 ekspertów, deweloperów, programistów, testerów, projektantów UX, UI, również badaczy. Wszyscy skupieni na dostarczaniu przede wszystkim maksymalnej wartości biznesowej dla naszych klientów. I używamy różnych narzędzi. Jednym z nich dla przykładu są właśnie HoloLensy, czyli idea Mixed Reality, tak opisywana przez Microsoft. I czym tak naprawdę to szeroko pojęte Mixed Reality jest? Termin został zdefiniowany już w 1994 roku przez Paula Milgrama i on definiuje, że Mixed Reality to jest wszystko to, co jest pomiędzy rzeczywistością fizyczną, tą, z którą się najczęściej spotykamy, a rzeczywistością w pełni wirtualną. I żeby móc opowiedzieć, co jest pomiędzy w tym wszystkim, najlepiej zacząć od zdefiniowania tych ekstremów. Tego spektrum. Czyli po jednej stronie mamy fizyczną rzeczywistość, tą, z którą najczęściej się spotykamy. Czyli gdybyśmy w tym momencie ruszyli do lasu, zostawili wszystkie urządzenia elektroniczne, jakie mamy, wtedy doświadczamy tak naprawdę pełnej fizycznej rzeczywistości. Po drugiej stronie natomiast jest pełna rzeczywistość wirtualna, czyli zjawisko, w którym w pełni przenosimy użytkownika w pewną symulację, gdzie wszystkie zmysły są zastąpione. I w tym przypadku to jest zdjęcie z kadr z filmu Matrix, science fiction, w którym wszyscy użytkownicy są wpięci do rzeczywistości wirtualnej już bezpośrednio przez połączenie z mózgiem. Czyli każdy ze zmysłów zostaje zastąpiony, stąd iluzja bycia w zupełnie innej rzeczywistości. I teraz tak, skoro mamy już krawędzie tego spektrum, zacznijmy od jednego z konceptów. Czyli bardzo blisko krawędzi wirtualnej mamy to, co nazywamy potocznie headsetami do VR-u. To nie jest na samym skraju tego spektrum, ale dość bardzo blisko jego końca, ponieważ tu dla przykładu Oculus Rift, który za pomocą właśnie stymulacji zmysłu wzroku i słuchu przenosi użytkownika w rzeczywistość wirtualną. Tworzy symulację tego, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu. I jaki koncept tu jest najważniejszy? Że to nie jest jedna szufladka. VR to nie jest jedna szufladka. To jest płynne przejście pomiędzy elementami, ponieważ jak się przesuniemy odrobinę w prawo w kierunku virtual reality, napotykamy takie urządzenia jak HTC Vive, które oprócz zmysłu wzroku i słuchu, dodatkowo kontrolerami, które poprzez wibracje wspomagają nas i użytkownika przenoszą jeszcze mocniej w świat wirtualny, ponieważ jesteśmy w stanie właściwie dotknąć tej rzeczywistości, w którą się przesuwamy. I nawet na urządzeniu takim jak HTC Vive moglibyśmy się jeszcze mocniej przesunąć w kierunku pełnej rzeczywistości wirtualnej, bo bardzo łatwo mi sobie wyobrazić na przykład urządzenie, które zmieniałoby temperaturę w pomieszczeniu w zależności od tego, jaka temperatura panuje w środowisku wirtualnej rzeczywistości. Więc możemy jeszcze mocniej wychylać się w kierunku pełnego VR-u. Okej, no i to jest po prawej stronie tego spektrum. Po drugiej stronie, dużo bliżej rzeczywistości fizycznej, jest termin właśnie augmented reality. Czyli to jest, jesteśmy w naszej rzeczywistości fizycznej, ale fragmenty rzeczywistości wirtualnej przesycają się do naszej rzeczywistości. Czyli mamy to nasze tu i teraz, widzimy wszystko to, co dookoła, ale wzbogacamy je o fragmenty rzeczywistości wirtualnej. I jednym z takich narzędzi jest dla przykładu Google Glass, które wyświetla nam w naszej rzeczywistości fizycznej przez uroczyste ekrany, wyświetla nam informacje kontekstowe, które unoszą się przed nami i cały czas za nami podążają.
Ale jeżeli przesuniemy się odrobinę dalej w kierunku środka osi, napotykamy już to urządzenie, Microsoft HoloLens, które oprócz wyświetlania kontekstowych informacji, które mogą się unosić przed nami, HoloLensy rozpoznają przestrzeń, która jest wokół nas, więc aplikacje lub hologramy możemy przyklejać do fizycznych przestrzeni. Tutaj mogłaby być przeglądarka, a po tamtej stronie mógłby być na przykład sklep Windowsowy. I na przykład podstawowym, jednym ze scenariuszy na HoloLens jest sytuacja, gdzie w naszym domu, który jest zmapowany przez HoloLensy, w salonie mamy zamiast telewizora duże okno holograficznego YouTube'a, w garderobie, w sypialni mamy aplikację pogodową, która podpowiada nam, w jaki sposób ubrać się tego dnia. I to jest narzędzie Microsoft HoloLens, powiedzmy, gdzieś w okolicach Augmented Reality, ale jeżeli przesuniemy się jeszcze odrobinę dalej, umieściłem taki headset firma Meta 2. Znaczy, to jest produkt Meta 2, firma nazywa się Meta. Produkują headset, który ma podobne możliwości co Microsoft HoloLens, ale dodatkowo oprócz samego klikania, sczytywania, gdzie użytkownik się patrzy, wykrywa też naturalne gesty użytkownika, czyli można w naturalny sposób przesuwać ekranem. Przynajmniej tak piszą, tak pokazują w filmach, nie bawiłem się jeszcze tym urządzeniem. Więc to jest jeszcze mocniejsze zlepienie się rzeczywistości wirtualnej z rzeczywistością, jaką znamy dzisiaj, ponieważ te gesty są dość naturalne. I teraz widzicie, jest jeszcze jedno puste miejsce w tym miejscu, w tej części spektrum, jest taki koncept jak augmented virtuality, czyli rzeczywistość wirtualna wzbogacona danymi z rzeczywistości naszej fizycznej. To jest dość rozmyty koncept, bo nie istnieją jeszcze narzędzia, które są pod to dedykowane, ale tak w skrócie są to wszystkie aplikacje, które wyświetlają nam rzeczywistość wirtualną, ale fit zasilany jest z naszej rzeczywistości, czyli dla przykładu apki typu Flight Radar. Mamy ekran wirtualny z wirtualną mapą świata, ale już ruch wszystkich samolotów, wszystkich elementów jest zasysany jakby z rzeczywistości. Faktycznie samoloty w ten sposób latają i ten ruch jest mapowany. I to jest całe spektrum, jeżeli chodzi o to Reality Virtuality Continuum. Tylko ciekawostka. W tym momencie, teraz będąc na tej sali tutaj, jesteśmy już bardzo mocno wysunięci w wymieszaną rzeczywistość, bo każdy nasz ekran, komputer, jeżeli mamy przed sobą coś włączonego i też obraz wyświetlany tutaj z rzutnika, to już jest jakieś wzbogacenie naszej rzeczywistości. I z reguły w tym momencie, gdy opisuję już całe spektrum, dostaję pytanie, tak więc co jest lepsze? Czy AR, czy VR? I odpowiedź jest bardzo prosta. To zależy. To znaczy, to są zupełnie inne narzędzia, które służą do zupełnie innych zastosowań. W zależności od tego, co chcemy osiągnąć w naszym biznesie, w naszej branży, powinniśmy świadomie korzystać albo z narzędzi augmented reality, albo narzędzi virtual reality. To jest tak, jakby ktoś się nas zapytał, które narzędzie jest lepsze, śrubokręt czy młotek? I wiem, że pewne osoby krzyczą od razu, że młotek jest lepszy, ale to tylko dlatego, że już w głowie mamy jakieś potencjalne zastosowanie dla tego narzędzia. Więc należy jakby wybierać z głową, czy sięgamy po VR, czy AR. I skoro jesteśmy już w temacie narzędzi, przejdźmy do narzędzia augmented reality, jakim jest właśnie Microsoft HoloLens. Microsoft reklamuje to jako pierwszy krok w mixed reality, co jest bardzo ciekawe. Ale ogólnie jest to, jeżeli kupujemy HoloLensy, jest to w pełni kompaktowy, autonomiczny komputer w ramach tej całej obręczy i w ramach okularów, który potrafi generować przez obiekty holograficzne w naszej przestrzeni rzeczywistej, osadzać je w tej przestrzeni, też zapamiętać tą przestrzeń. Urządzenie zaprojektowane jako urządzenie typu personal, single user do ulepszenia naszej pracy w domu lub w biurze. Czyli jeżeli chodzi o wchodzenie w interakcje w obiekty u nas w domu lub w biurze, tak jak je rozmieścimy. W tym momencie na razie jest sprzedawane jako development kit lub business edition i sprzedawane tylko do konkretnych krajów, do których Microsoft wysyła te urządzenia. Nawiasem mówiąc, Stany Zjednoczone i Kanada były pierwsze, a pozostałe kraje, rynek na pozostałe kraje został otwarty bodajże 2 czy 3 tygodnie temu, więc możemy się też spodziewać, że w niedalekiej przyszłości w większej liczbie krajów będzie można kupić to urządzenie.
Chwilkę o parametrach technicznych, co dostajemy w środku, jeżeli ktoś z nas chciałby w tym momencie kupić HoloLensy, zacząć na nie dewelopować lub zna kogoś, kto chciałby nad tym popracować. Tak jak powiedziałem, autonomiczny komputer, w środku mamy procesor, GPU, do tego jest HPU, czyli Holographic Processor Unit, który jest odpowiedzialny za wyświetlanie tych hologramów w przestrzeni, sensory, które rozpoznają przestrzeń wokół nas, cztery kamery, które posiłkują się czujnikiem głębi, no i dwa półprzezroczyste wyświetlacze, na które to właśnie rzutowany jest ten obraz, który tworzy złudzenie hologramów wiszących w przestrzeni. No i to tyle, jeżeli chodzi o parametry. Zobaczmy teraz, jak to tak naprawdę działa. Spróbuję wpiąć się w tym momencie, żebyście widzieli dosłownie to samo, co ja. Okej, chwila. Okej, gdyby stream się zaciął, o właśnie. Gdyby stream się zaciął, to krzyczcie, ponieważ HoloLensy są bardzo fajnym narzędziem, ale wsparcie w postaci aplikacji Surface'owej nie jest już takie idealne. Przełączę się na szybki podgląd. Okej, powinno być teraz widać. A więc rzeczywistość rozszerzona to jest w tym momencie moja możliwość włączenia aplikacji Microsoft Edge, na przykład tutaj. Ściszę odrobinę, żeby nie było tego pogłosu. I w tym momencie ta aplikacja może być przypięta dla przykładu do ściany. Jeżeli się odwrócę, ona zostaje w tym miejscu, więc tak jak powiedziałem, kontekst salonu, w którym mamy na ścianie YouTube'a na stałe przyczepionego zamiast telewizora. Poczekajcie. Trochę większy. Ok. Obraz też jest z lekkim opóźnieniem, ale koncept mogę pokazać. Oprócz tego można dodatkowo, dla przykładu, w przestrzeni wokół mnie. Postawić tutaj na scenie tygrysa. Bo czemu nie? OK. No ale to jest tylko jakby demo, pokazówka tego, że technologia potrafi wyświetlać hologramy w przestrzeni. Natomiast prawdziwe zastosowanie, jakie możemy mieć, to umieszczenie albo tutaj na scenie, albo w dowolnym innym miejscu. Widać fit. Powinien być już podgląd na scenie. Stoi teraz Audi w skali 1 do 1. I normalnie przy pewnej gimnastyce mogłoby tutaj wjechać Audi, ale to, czego nie moglibyśmy zrobić, to rozbić go na części. I w tym momencie mogę przechadzać się w rozbitym Audi na najmniejsze fragmenty w skali 1 do 1. I teraz wyobraźcie sobie dla przykładu podpięcie danych z komputera pokładowego właśnie do tego streamu. Czyli moglibyśmy oglądać dowolny element w skali 1 do 1 i dla przykładu robić serwisowanie w ten sposób samochodów, naprawę lub analizowanie dla przykładu, która część powinna zostać wymieniona, lub tak jak to robi Volvo, o czym będę mówił później, prezentowanie konceptu, jak samochód, który chcieliby nasi klienci zamówić, w jaki sposób będzie on wyglądał, w jaki sposób mogą go modyfikować, i ten samochód faktycznie nie musi być w tym salonie dostępny. Innym zastosowaniem, ponieważ to jest jedna z branż, drugim zastosowaniem może być też aplikacja przypnę, o, tutaj obok tygrysa. Branża projektowania lub wystroju wnętrz lub też szeroko pojęty retail, jeżeli mówimy o wystroju, czy aranżacji przestrzeni sklepowej. Czyli dla przykładu
możemy wstawić tutaj wirtualne krzesło, dopasować je z innymi meblami. Byłbym strasznie słabym projektantem wnętrz. Okay. Ale tak, na tym polega koncept wymieszanej rzeczywistości. Czyli widzę moje tu i teraz, ale jednocześnie obraz jest wzbogacony o ten dodatek. I to jest pewnego rodzaju przykład dema, ponieważ to są aplikacje, które pobraliśmy ze sklepu między innymi. Pracujemy też na dedykowanych aplikacjach, ale pokażę też, jak to zastosowanie wygląda na świecie wśród innych firm. Tylko chyba odbiło mi się VGA. Ok, no więc jak wygląda przyszłość tego rozwiązania, a także obecna sytuacja HoloLensów na rynku? Na całym świecie firmy współpracują z Microsoftem i tworzą dedykowane aplikacje na HoloLensy, które pomagają przeskoczyć pewne bariery, których przy obecnej technice nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, albo byłoby to po prostu bardzo trudne. I dla przykładu to, co powiedziałem wcześniej, Volvo prezentuje na HoloLensach przykładowe wizualizacje samochodu, który potencjalny klient mógłby kupić, oraz też pokazują w przestrzeni trójwymiarowej dookoła samochodu, w jaki sposób czujniki, powiedzmy parkowania czy wykrywania kolizji z innymi samochodami, reagują. Dzięki temu i sprzedawca, i kupujący mogą poruszać się wokół tego wirtualnego samochodu i kupujący może zrozumieć jakby perspektywę, z której strony czujniki działają. Czyli w rzeczywistych warunkach, nie w pewnym odcięciu, są w stanie to obejrzeć. Drugim konceptem jest NASA. Tutaj trochę zastanawiam się, czy nie pracują nad czymś zupełnie innym, ponieważ ten koncept fajnie by się sprawił też w VR-ze. To wizualizacja przestrzeni na powierzchni Marsa z łazika Curiosity, gdzie kilku naukowców może wspólnie oglądać konkretne lokacje, konkretne skały, konkretne miejsca, które są na Marsie. Kolejnym przykładem jesteśmy my jako Senfino. Pracujemy z różnymi firmami z bardzo wielu branż, szukając miejsc, w których okulary Microsoft HoloLens mogą znaleźć zastosowanie. Autodesk pracuje nad wizualizacjami swoich projektów, które wytwarzają, głównie jako komunikacja. Tutaj widać projektanta, designera z inżynierem, który tworzy podzespoły do tego pada, gdzie mogą porównywać swoje prace i już na tym etapie jako wizualny język komunikacji dostosować swoje produkty, żeby były projekty, żeby były ze sobą kompatybilne. Wszystko też w przestrzeni w skali 1:1, w przestrzeni pomiędzy ich biurkami. Case Western Reserve University to jest apka edukacyjna. Mamy chyba preview podobnej aplikacji na naszych HoloLensach. Głównie stworzona do celów edukacyjnych, gdzie studenci już nie muszą korzystać z kartek papieru, oglądać przecięć przez ludzkie ciało, mogą de facto podejść, nawet w kilka osób, zaglądać i nawzajem pokazywać sobie konkretne elementy w ludzkim ciele, których powiedzmy w tym momencie się uczą. Też bardzo ciekawy case. Nasza koleżanka była zaskoczona, że może obejrzeć przeponę od góry, będąc wewnątrz ciała człowieka. Więc to też jest inny sposób patrzenia na dane, które w tym momencie są w formie płaskiej papierowej lub nawet modelu trójwymiarowego, ale za ekranem. No i case ThyssenKrupp, firma, która produkuje windy i szyby windowe. I oni tam faktycznie używają tego zastosowania jako narzędzia do serwisowania wind, gdzie serwisant może podejść, zeskanować dany kod windy, zobaczyć, jaki to jest model i dostaje pełną instrukcję nawet z informacjami, w jaki sposób serwisować daną uszkodzoną windę. Ma też wizualizację pełnego pionu. I skoro już teraz, w tym momencie istnieją tego typu rozwiązania, czy to w formie na razie demonstracyjnej, czy faktycznie przedstawione tak jak w firmie ThyssenKrupp, oni bardzo mocno chwalą się tym rozwiązaniem, skoro mamy tego typu możliwości w tym momencie redefiniowania sposobu, w jaki pracujemy, w jaki żyjemy, możemy wyrwać się z ograniczeń, jakie mamy, czyli
płaskich ekranów, gdzie naszym ekranem, desktopem staje się przestrzeń wokół nas. Zadajmy sobie pytanie w takim razie, co może być następne? Co jest tuż za rogiem w ciągu roku, dwóch, trzech, może sześciu, w niedalekiej przyszłości na pewno w naszym zasięgu? I to pozostawiam waszej wyobraźni, bo tylko nasza wyobraźnia jest w stanie kreować bardzo fajne produkty na wzbogacą rzeczywistość. Dziękuję bardzo. Pytanie.